Niemowlę w oknie życia. Zgłosił się zaskoczony ojciec Koszalin. Ojciec zgłosił się po niemowlę pozostawione w oknie życia. Znak zapytania w poniedziałek w koszalińskim oknie życia siostry ze wspólnoty Dzieci Łaski Bożej znalazły niemowlę. Dzień później zgłosił się po nie ojciec. Sąd rodzinny zdecyduje, czy dziewczynka wróci do rodziców. Niemowlę znalazły w koszalińskim oknie życia siostry zakonne. To dziewczynka, oceniamy wstępnie, że ma okej. Okay. Dwóch miesięcy, mówiła w poniedziałek KS Barbara Wilkowska, kierownik domu samotnej matki, na parterze którego znajduje się działający od 2009 rok. Okno życia. Jak informuje polskie radio Koszalin, dzień później po dziewczynkę zgłosił się jej ojciec. To matka zdecydowała o pozostawieniu dziecka w oknie życia. Ojciec był całą sytuacją zaskoczony. Nie wiem. Jakie mogły być motywy działania matki. Można stwierdzić jedno, to nie jest patologiczna rodzina, powiedział rozgłośni sędzia Sławomir Jaszykucki, rzecznik sądu okręgowego w Koszalinie. Sąd sprawdzi okoliczności sąd będzie musiał sprawdzić okoliczności zdarzenia, zanim podejmie decyzję o powrocie dziecka do tej rodziny, wyjaśnił. Dotychczas w koszalińskim oknie życia znaleziono dwoje dzieci, w styczniu 2016 roku pozostawiono tu chłopca, a w czerwcu 2018 dziewczynkę. Noworodki trafiły do adopcji.